Zgadzamy się, jeszcze raz powtórzę, żeby pokazać solidarność ze zwolnionym za działalność związkową Krzysztofem Gazdą. Jest to bezprawne działanie pracodawcy, ale Krzysztof musi dochodzić swoich praw w sądzie po roku. 28 czerwca został zwolniony. Jego koledzy i koleżanki podjęli wtedy akcję strajkową, żeby zamanifestować, że nie zgadzają się, żeby ich kolega stracił pracę. Dzisiaj, po roku, dokładnie w rocznicę wybuchu strajku, odbywa się jego druga rozprawa. Pokazuje to, że system sądów pracy w Polsce nie działa. Nie jest to wina sądów, jest to wina państwa, które tak urządza nasze sądownictwo pracy. Czyli to sądownictwo, które powinno służyć pracownikom, żeby dochodzić swoich praw. Prawa pracownicze, wolności związkowe w Polsce są deptane na każdym kroku, co pokazuje właśnie historia pracowników firmy Chang Hong w specjalnej strefie ekonomicznej pod Kobierzycami. Chciałem wszystkich serdecznie zaprosić na demonstrację z okazji rocznicy strajku w Chang Ho. Spotykamy się w specjalnej strefie ekonomicznej w Biskupicach Podgórnych. Pod fabryką Chang Ho Electronics dnia 5 lipca o godzinie 13.30 będziemy manifestować, piknikować, prawdopodobnie do godzin wieczornych. Chcemy pokazać pracodawcy, że nie poddamy się, że będziemy walczyć o prawa pracownicze, o kolegów i koleżanki zwolnione za zorganizowanie legalnego strajku. Jesteśmy z nimi wszystkimi i będziemy aż do zwycięstwa.